Hej, ja jestem Juno, a przed nami drugi odcinek z serii Zagrajmy w Fear 2 Project Origin. Tutaj zobaczcie, mamy zdjęcia naszej załogi. Beckett! Ktoś wzięty w czerwone kółko. No cóż, nie podoba mi się to. Sergeant Beckett, where's the rest of the team? We don't have much time. You and your squad are the only hope of stopping all. Mówisz? Co my tu mamy? My God, it's her. That stubborn son of a bitch probably just killed us all. Aha. Coś dziwnego się z nami w ogóle dzieje. Albo tylko ze mną. Sergeant Beckett, what's wrong? Oho. What is it? Już mam odpowiedź. Beckett, co my robimy? Co my robimy? Powiedz mi. Spierdzielamy stąd? To by było rozsądne. Tylko ciekawe, czy jest taka opcja. Może biegnijmy. Alma, czy ona nas prowadzi, czy... Czy to jest... Zaraz, czy ja powinnam była... Zamknięte. Na dół, na dół, na dół. Czyżby tu? Nie, zgubiłam się. Ahaha, głupio się zgubiłam. Dobra, to tutaj idziemy w takim razie. No i mamy wydarzenie, które kojarzymy z pierwszej części, tak. Czasowo już orientujemy się, gdzie jesteśmy. No i takie widoki na początku odcinka. Piękny grzybek. Get them aboard. We don't have much time. No i właśnie, ukończyliśmy sanktuarium. Czyli taki poziom bardzo wstępowy, że tak powiem. Coś pika. Hold the lidocaine and check his pressure. Damn it. Grab the crash cart. He could be in V-fib. Charge to 200. No, no, make that 300. Dr. York. He's alive, but we're moving too fast. We need to... Get him back. That did it. Stand by with that morphine. 4 megs. Where is he at, Dr. York? He's tachycardic. We need to stabilize before progressing. There's no time. He's unstable. Progressing now would be a mistake. You're putting... Set to 300. You'll feel a little pinch. Now. Nie brzmi, a już na pewno nie wygląda to dobrze. Współczuję Beckettowi. Świetnie. Budzimy się w iście horrorowej scenerii. Szpital. Cudownie. No dobra, możemy przynajmniej zobaczyć sobie informacje o nas. Aha, nie może? No to patrzcie. A tak w ogóle nie mamy broni. Jak ja nie lubię nie mieć broni w Fearze, to rzadko się zdarza, ale to jest tak niekomfortowe, że ojej. No,
Latarkę to nam zostawili. Ciekawe. Dobra. No właśnie, nie mam broni, a takie widoki. Dobra. Przydałoby się trochę to miejsce ogólnie przeszukać. No i tak, z jednej strony nie chcę przegapić jakiejś jumpscenki, a z drugiej... No, nie chcę długo pozostawać bez broni i bez istotnych rzeczy po prostu. A, mogę drzwi za sobą zamknąć. Już myślałam, że może jakaś kolejna notatka. Dobra, w tym pomieszczeniu chyba nic nie ma, a tutaj... No, apteczka na to. To ja jestem łasa niczym tłuścioch na pączki. Haha, to porównanie. Dobra. Stąd przyszłam, więc nie ma sensu, bym wracała. No to idziemy, gdzie jest wielki czerwony X. No, nie powiedziałabym, że podoba mi się ten pomysł, a nie otwieranie takich wielkich, upiornych drzwi. Może czymś mniejszym się zajmiemy. Tu nic nie ma. Tu w zasadzie... Oj, Beckett, powiedz mi, co się dzieje. Dobra, łazienka. Co? Idziemy do damskiej. A, Beckett, a widzisz? Nie można. A, do męskiej zresztą też nie. No to Beckett, mamy problem. Nie wiem, kto większy, ja czy ty. Haha. No i to jest smutne. Co byśmy nie zobaczyli, to i tak musimy przejść przed siebie. Może jakaś broń wreszcie. O, to możemy otworzyć. Możemy iść za śladami krwi, ale możemy też sprawdzić łazienkę. Mnóstwo krwi. To pewnie damska łazienka. Dobra. Kolejna notatka. No i wzięli sobie Jankowskiego na celownik. Nie ma co. Dobrze, że nie mnie. Dobra. Okej. Okay. Szkoda, że ja nie mogę wziąć kogoś na celownik. Pewnie dlatego, że nie mam celownika, bo nie mam broni. Tak, ludziska. Gram sobie w Fira bez broni. Cudownie. Normalnie możecie sobie wyobrazić, w jakim świetnym jestem samopoczuciu. Oho. Jakiś problem z doktorkiem był. Pewnie złą diagnozę komuś postawił. Czy ja tu... Nie wejdę. Ani nie przeskoczę, ani się nie przecisnę. Czyli co, jakoś może tędy? To by było fajne. No nie tędy raczej. Ale już tutaj, po ludzku. Przynajmniej notatkę zgarniemy kolejną. Dobra. Wątpię, żeby ktoś to czytał, ale może... Może się ktoś taki znajdzie. Dobra, czy ja tam mogę jakoś doskoczyć? Nie, więc jak zwykle plączę się tu kompletnie bez sensu. Dobra, chodźmy już za tymi śladami krwi, bo i tak nic lepszego się nie może wydarzyć. Aha, ślady krwi, ale nie w tę stronę, co ja sobie myślałam głupio. Gdzie był ten doktorek? Zgubiłam doktorka. Tak, X-y pokazują nam drogę, a ja i tak się gubię. Typowe. Mimo, że gram w coś, w czym obiecałam, że nie będę się gubić. No, ale to wiecie, cała ja. Tam są ślady krwi. Chodźmy. Oho. Piękne widoki. Może to i lepiej, że Beckett nie zobaczył swojej miny, bo pewnie sam by siebie wystraszył. Kolejne rzeczy do czytania. I kolejne zwłoki.
A w sumie tu jest jasno, po co ja biegam z latarką włączoną. W sumie to wielkiej różnicy nie robi, bo ona tam... Dobra, biegnijmy jak najszybciej. Oj, czy coś tu jest? Nie ma nic dla mnie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Uuu, apteczka, która jest kompletnie poza moim zasięgiem. Ale są i jakieś drzwi. Kogoś ja widzę. A dobra, chyba nie muszę się skradać. Sergeant Beckett! Thank God you're okay. I'm sure you have a lot of questions. I'll explain everything later. Right now, we need to get you to the TAC lab. Hurry and be careful. Vanek's men are attacking the facility. Can't believe he'd go to this extreme to cover up evidence. Jeszcze mamy się dostać. No fajnie, bez broni. Dalej bez broni. Uwielbiam takie klarowne sytuacje. Dobra, to możemy otworzyć i zgarnąć apteczkę. Tam kucnęłam sobie, żeby nie wejść w parę, bo w sumie nie wiem, czy ona była tu zabójcza, czy nie. Więc wolę dmuchać na zimne. Tym bardziej, że akurat para jest bardzo, bardzo gorąca, więc okej. Kogoś interesuje, to wie, co robić w tym momencie. I my sobie tak dalej tutaj przeszukujemy. No dobrze, że był zapis. Dobra, ale ja dalej nie mam broni. Zaraz może jakoś ją w cudowny sposób zdobędę. Chociaż... Dobra, jest i spowolnienie, cudnie. Wreszcie. Po angielsku to jeszcze jakoś brzmi, ale wężowa pięść... No, lepiej sobie tego wykombinować nie mógł, no ale dobra, nie nam oceniać takiego delikwenta. Ja to lepiej włączę latarkę. Nie, nie będziemy żadnej telewizji oglądać. To nie czas na nią. Po co mi latarka? Ojojoj. Chciałam tak na kogoś wyskoczyć i średnio mi się udało, ale... Tu? Nie. Myślałam, że znowu uda mi się tak, wiecie, komuś... A, wybuchnij pan. Dobra, z nimi to trzeba tak uważać, żeby się samemu przy okazji nie podpalić. Chociaż... Dobra, to nie jest aż takie... trudne tutaj. Tym bardziej, że mamy i cudowne kopniaki. Jakieś możliwość trzaknięcia ich, tak wiecie, normalnie z rąsi. No gdzie tu mi pan strzela? O, tam kolejny biegnie. No i niech sobie biegnie. Oj, jeden, a nawet dwóch, ale już po nich. A ciebie tak potraktują. No i właśnie, na łatwiejszych poziomach trudności to jest piękne, że nawet nie trzeba specjalnie się martwić cały czas o amunicję. A nie, o pancerze właściwie to nic nie musimy się martwić. No i dlatego lubię sobie grać właśnie na łatwych poziomach trudności, bo to wiecie, jak człowiek gra po całym dniu praktycznie umęczony, no to no co się oczekuje od gry? No zabawy tylko, a nie jeszcze męczenia się tutaj. Tym bardziej, że ja mam tendencję do męczenia się i właśnie ładowania się. Oj. Ej, myślałam, że wybuch i na nich się, wiecie, jakoś tam przełoży. A jemu co? A, on po prostu tak umarł w takiej pozycji. A ja myślałam, że mu się coś takiego innego stało, że na przykład jeszcze ma się całkiem dobrze. No to troszeczkę się pomyliłam. I mamy spotkanie z kimś.
To nie chce z nami gadać. No to jak nie, to nie. Mam ciekawsze rzeczy do roboty. Na przykład zajęcie się przyciskiem oznaczonym X-em, czerwonym w dodatku. Ale zaraz kogoś rozwalę i to z pistoletu, haha. Albo ktoś mnie rozwali. O nie, o nie, o nie, o nie, raczej ktoś mnie rozwali. To smutne, jak oni tu umierają łatwiutko tak. Oj, ktoś zeskoczył. No i co wy wszyscy sobie myślicie, że co, że mi się nie uda? Jasne. Ja tu jestem mistrzem Fira na łatwym poziomie trudności. Dajcie mi tylko swoją broń i mogę grać. I udawać, jaka to ja jestem niepokonana. O, proszę bardzo. Z dodatkowym zdrówkiem nawet. Lepiej wciśnijmy ten przycisk. I tak, jesteśmy w ulubionej klatce twórców horrorów. Wincie, cudnie. Przygotujmy się do ataku, albo i nie. Co? A, proszę bardzo. Jeden, drugi, trzeci. O, jak on mógł przeżyć tyle strzałów w głowę? I w kolanko, i w główkę. Czy to mnie miało wystraszyć? Windo, jesteś okrutna. Tak nagle spadać. Dobra. Jacy biedni nieświadomi. W sumie mogłam ich fajnie jakoś zepchnąć, ale po co? Ja wyznaję bardziej humanitarne podejście, nawet do przeciwnika. Dlatego pozwoliłam sobie ich kulą zabić, takie to. Chociaż też w plecy, no nie po żołniersku, trzeba przyznać. O, no nie otworzymy. Na co ty, Beckett, liczysz? Że co, że ci drzwi ktoś otworzy? I jeszcze czego? Dobra. Tutaj mamy jakieś przejście. Więcej krwi. No, oczywiście, przejście bez przejścia. Nie wiem, czy nam światło aż tak bardzo potrzebne. No, może weźmiemy sobie, bo... Jest tutaj przy świecącej pałce ładna rzecz. Oczywiście nie dla mnie, bo ile można tego wszystkiego dźwigać? Tak, to nie Lara Croft, że w plecaczku potrafi nosić 50 apteczek. No i no... A nie, nie notatka, a karta. Zaskoczenie po prostu. Ha, jakiś obrazek. Różowiutkie kwiatki w takim miejscu. Wygląda to dość groteskowo. No i właśnie. Tak a propos groteski. A, nie tutaj. Tutaj. Te drzwi są bardzo kuszące. Mniam. Wszelkie wzmacniacze jak najbardziej mile widziane. A my idziemy... O, zobaczcie, takie same obrazki, plagiaty same jakieś. Czyli jednak tutaj? Jak ja mam tutaj niby, co ja mam zrobić? Ej, bo ja zaczynam się już gubić nieprzyjemnie. Ha, dobra. Tutaj nie, stąd przyszłam przecież. To co ja mam tu zrobić? Jeszcze gromi, powiedz. Bo co, na górę nie wejdę nijak. Nawet jakbym się bardzo postarała. No tutaj też nie.
Więc najwidoczniej tutaj nie mam czego szukać. Szukajmy innych drzwi, na kartę również pewnie. No gdzieś jakieś muszą być. Tylko gdzie? No bo... Nie wiem, co mam wracać się gdzieś na dół? Na przykład... No, co mam tam zaskoczyć? A nie umrę? Auć. Aha, ha, ha, ha. Dobre sobie. Ale ja jestem beznadziejna czasem. Dobra, wczytajmy ten zapis. Nie wiem, gdzie to było w ogóle. Aha. No to wiecie co? Myślę, że wrócę do was, jak tam się ze wszystkimi po prostu rozprawią, bo nie ma sensu, byście to oglądali 10 razy. Dobra, i jestem w tym miejscu, gdzie wróciłam, wiecie, do tych drzwi z kartą. No i tak tutaj się zgubiłam troszeczkę ostatnio, tak. O, tutaj była broń. A tutaj oczywiście, no, drzwi na kartę również. Że też ja wcześniej nie pomyślałam, że mam iść po prostu tu, gdzie nam Alma się po prostu pokazała. Jakież to oczywiste wydaje się. Zgarnijmy wszystko, co się da. I chodźmy przed siebie. Niespodzianka! Ojojoj, panu nie pozwolimy się tu za bardzo panoszyć. Ojojoj, akurat przeładowanie? A, strzelbę wzięłam i po co? Żeby miazgę piękną robić z panów. No ale dobra, większego sensu, umówmy się, nie widać. Od tych też warto się... Aj, z daleka trzymać, bo właśnie tak to się kończy. Świetnie się można podpalić. No już tak, tak, pistoletem to ja sobie mogę w ogóle. No, strzelba na bliskie spotkania raczej. Ale sobie wymyśliłam już teraz, to naprawdę nie wiem, co ja odpierdzielam. No, dlaczego ja nie mogę wziąć broni, którą mam konkretnie przeładowaną ładnie i nie lamić, tak po prostu. No. Ten chce dostać po głowie. I tamci chcą dostać po głowie, tak. Włączyłam sobie slow-mo i oczywiście zwolniłam także, jeśli o mówienie chodzi. No, tak trzymajmy się klimatu, prawda? No, opóźnienia w rozwoju chyba. Dobra. Ja się rozglądam, czy jest tutaj coś miłego dla mnie. No, tak w zasadzie... Troszeczkę to mnóstwo rzeczy, ale... no, nic takiego, wiecie, chyba. Co by już nam pozwoliło ze spokojem ducha to miejsce opuścić. Tak, mamy strzelbę, którą warto by było sobie przeładować. Zepsute. Problemy techniczne. Tu jakaś kolejna notatka, ojej. No i dobra, tu szafeczki, myślałam, że może jakieś drzwi. I drzwi właśnie też. Oj, Alma. Zwłoki sobie wyjechały. Oho. Dość sugestywne to jest. Dobra, odsuńmy to. No i
i cóż, mamy windę, mamy fajne miejsce, co prawda bez zapisu, ale to nic. Myślę, że i tak zakończymy już tu. Na razie dzięki za oglądanie. Cześć wszystkim.